The gods will do what the gods will do. I am counting on my friends and allies. It is we who will determine our own fate. This is what we fight for. Okay. Po raz pierwszy w czasie swych przygód Thomas natknął się na coś niepojętego i zamiast sięgać po miecz, skłonił się ku szukaniu sojuszników. Cóż to za nikczemna magia? To raczej pytanie do czarodziejów. Masvar mógłby mi pomóc. A polski barszcz też lubię. Barszcz też bardzo lubię. Grochówkę lubię. Rosół lubię. No pewnie, że tak. Ja to bym to wszystko rzucił i znalazłbym sobie bogatą blondynkę. No kurde, właśnie to jest też miałem taki pomysł na życie w młodości. Ale jakoś kurde, żadna bogata blondynka nie była mną zainteresowana. Znaczy większość bogatych blondynek miały już mężów. Wejda czy co? Grochowa to powinna być gęsta. Wiesz co, różne są zupy grochowe. Ja na przykład lubię barszcz z grochem, albo barszcz ukraiński z grochem. Albo barszcz ukraiński bez grochu. No, są dobre rzeczy się trafiają. No nareszcie jakiś łucznik. Żurek dobry. Nie, ja faktycznie lubię wszystko, ale zupy są... Zupy ostatnio preferuję bardzo mocno. Zawsze jak jestem w restauracji, to zupę biorę. Czy może warto poszukać artefaktu w tym miejscu? Minus 20 do przywództwa w czasie kolejnej walki. Poszukajmy. Napierśnik żelaznych wilków. O kurde, brzmi poważnie. Gdzie to mi się... Tu się trafił. Plus 2 do obrony. No proszę, plus 1 sojusznicy, aż latające stworzenie. Dobra, pogadajmy tam z magami. No, barszcza to bym zjadł, cholera. Teraz. A ja nie umiem robić zup właśnie, to jest problem. Muszę się nauczyć i wtedy będę robił pyszne rzeczy. Tak sobie myślę. Podejrzewam, żeby tak było. Mówcie co chcecie, ale placków ziemniaczanych... Weźcie przestańcie, ja dzisiaj przez cały dzień jadłem dwie bułki. Znaczy dwa te jalapeno burgery. I to zaczynam się robić głodny przez to gadanie o dobrych rzeczach. No, dojechali. Te burgery, bo tam jest jalapeno, cebula i kawałek mięsa. No, czekajcie, dowiozą mi coś? Na razie nie ma co dowozić, nie?
No nie mam dobrego łącza w kuchni, żeby dobrze streamować. Niestety. Co ja myślę o glutenie? No nic nie myślę zupełnie. Gluten mi wisi. Na łzy, płonący portal. A ja myślałem, że pozbyliśmy się już wszystkich demonów. Demony? Tak blisko Hammerfall? To by wyjaśniało zamęt wśród żywiołów, ale demony są groźniejsze niż mogłoby ci się zdawać. Lepiej zwróć się o pomoc do stryja. Dawno temu miała tu miejsce bitwa z demonicznymi siłami. Twój stryj je przepędził, ale wydarł im tylko jedną ofiarę. Imoril! Znam tę dziewkę. Wciąż nosi miecz swej matki, pamiętający tamten bój. Nie potrzebujesz stryja, Lordzie Tomasie. Pomogę ci przejść przez ten portal. Znam się na magii ognia. Glorio, ryzyko jest nad wyraz duże. Zawsze powtarzasz, że korzyść je usprawiedliwia. Mój kufel jest ceramiczny. Tak, wiem, że był obiad, ale nie chciałem was zostawiać. Bo ostatnio... szczytem możemy znaleźć odłamek ognia. Mając bo późno zacząłem. Otworzyć ten płonący portal. Nie wątpię w to. Lękam się wszak, co możecie tam znaleźć. Zostań tu, Masfarze, i strzeż przełęczy złamanej włóczni. Ja pomogę Glorii znaleźć odłamek i otworzyć portal. Zadbam, by nie spotkała jej krzywda. Dobry jest ten dubbing, co wy tam... Co mówicie? Bogata blondynka, ognista, bo zna się na magii ognia. Same dobre rzeczy. Nie, no spokojnie, jeszcze posiedzę trochę. Potem i potem pójdę zjeść. Dobrze, zarekrutowałem wszystkich. Karawana już jedzie. Czy coś jeszcze w mieście mogę wybudować? Trzeba by odwiedzić miasto, żeby więcej nowych zakręć było. Może później. Zacznij regularnie jeść posiłki, to zaczniesz chudnąć. Nie, wiesz co, kolacz, ja jem regularnie. Jakoś tak dzisiaj dziwnie się poukładało. Bo dużo czasu spędziłem w mieście, kupowałem prezenty i ten... I tak mi było ten... Takie czuję... W związku z tym, że jest tyle subskrypcji u mnie ostatnio, to mam też mam takie poczucie obowiązku wobec was, żeby te streamy też były dłużej, częściej. I tak dalej. Więc dzisiaj trochę z poczucia obowiązku zjadłem mniej. Jaki ci prezent kupiłem, Klacz? Myślałem, że to wy mi kupujecie prezenty. No widzicie, jakby na temat jedzenia jest cała masa dyskusji, nie? Czemu ona się nigdzie nie rusza? Jezus Maria! Czemu tak ostro? Na Elrata! Jeśli uczennica włada taką mocą, to ciekawe, co potrafi sam Masfar. Gotowe! Gdzieś pod wzgórzem znajduje się odłamek, którego szukamy. Gdy go znajdziesz, wróć do portalu. Będę tam czekała. Subskrypcje są prezentami dla was. No straszny mord tu się dokonał na naturze. Ja mogę włączyć. Mógłbym włączyć jakieś reklamy, ale zawsze mi wylatuje to z głowy. Czy sławki są 5.1 czy stereo? Nie wiem, szczerze mówiąc. Oj, horror. No kiedyś będzie horror na pewno.
Czym wy jakieś truskawki? Co tu się dzieje? Co to za historie? Wieprzowy, ty się nie znasz. No pewnie w Devil Within pogramy, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Co z tymi streamami VOD? No przestałem je puszczać, bo część widzów mówiła mi, że czują się zmyleni trochę. Czy ja wrócę do WoWa? No tak, tak, już mówiłem. Tyle razy. Co sądzę o Kingdoms of Amalur Reckoning? To mogła być fajna gierka. Ale coś tam się popsuło, niestety, z nią. Czemu ci moi kusznicy mają taką samą inicjatywę, co? Na samym końcu strzelają. Nie myślałeś, żeby pograć z innymi streamerami na streamie? Wiesz co? Myślałem, ale też ja bardzo lubię kontakt z widzami na streamie i potem jak się gra z kimś innym, no to trzeba przede wszystkim z nim rozmawiać. Więc jak już gram coś z innymi streamerami, no to wolę sobie nagrywać na YouTube'a. Przynajmniej nie mam wyrzutów sumienia, że z widzami się nie komunikuję, wiesz? Oto twój artefakt, Lady Glorio. Pokaż mi teraz tę swoją sztuczkę. Z przyjemnością, milordzie. No dobrze, ona będzie pokazywała mu sztuczki. Co? Płomienie wróciły? Na Elrata, czym ty jesteś? Głupcze! Lękasz się wyrzec to słowo. Jestem demonem. Od lat zamyślałam wydrzeć Hammerfall kowalom krwi. Jakże to właściwe, że to krewny Konrada otworzył wrota ku zgubie jego zakonu. Ja pierdziele, znowu zrobili Tomaszka. Znaczy, tfu. Kłamstwo i potwarz! Twój stryj skrywa wiele tajemnic. I pomyśleć, że oddał świtoblask tej dziewce od czerwonej tarczy. Teraz dzięki tobie wiem, gdzie szukać mego łupu. I Moril? Nie! Jeśli ją skrzywdzisz, zniszczę cię! Nawet w twym piekle nie przyjmą cię z powrotem! Słowa. Wilki tylko to potrafią. Otwórz oczy! Jesteś w pułapce. Nie ocalisz swej drogiej i Moril. Zdradzę jej, jak się o nią zatroszczyłeś, gdy będzie wydawała ostatnie tchnienie. Ale ją w konia robią Tomasza cały czas. Tomas odkrył spisek demona i bez lęku stawił czoła dzieciom Shiogu. Ale w tamtej chwili jego umysł zaprzątała tylko jedna myśl. Ocalić Imori.
Niech to licho. Dobra, mamy jakieś rzeczy. Wszystkie sojusznicze odnoszą od magii ognia. Zobaczmy. Plus 5 do przywództwa, a tutaj mamy plus 1 do magii i 20 maksimum many. Nie, zostawimy to tak jak jest. Kurde, demony mnie tutaj oszukały. No, nie wiem, którędy tu się w ogóle chodzi. Straszny to jest bałagan wizualnie. No tak, to prawda. Ten płaszcz na pewno ma sens. Bo to sojusznicze też stworzenia, okej. Zawalczmy. Tak. The Elder Scrolls Online, chętnie byś pooglądał? Ja, no, nadejdzie pewnie taki moment, że ja bym chętnie w to ten pograł. Także spokojna głowa. Co my tu mamy, kurde? I wszyscy dystansowi są? No nie, tylko tych dwóch. Dawaj, smok. Lecisz. No takie historie, co? Ale mi załatwił. Spokojnie. Kurde, te sukubusy są gorsze. Ja myślałem, że to te są najbardziej niebezpieczne. Uuu, panie kochany. Co za sieka. Skrzeszenie mamy, leczenie. Słoneczny promień, takie mamy. Mroczne odbicie. A, takie rzeczy. To mroczne odbicie jest całkiem. Rzućmy je. No i dobra. Lecisz, panie anioł. Ej. Zdecydowanie to było dobre. Braterstwo. Cóż, tego szkoda strasznie, bo żeśmy stracili przed chwilą kilku. Oni są, to są drogie jednostki. Ale co znowu? Co ja znowu obiecałem, Ramer? Bo ja już nic nie wiem. Ja nie wiem już, co ja obiecałem. To są jakieś podchwytliwe sytuacje. Strasznie samo leczy ta. Dziwucha. Troszkę nam po morale poszło. Dobra. Księga zaklęć. Wskrzeszenie.
Mamy. Aha, obiecuję kolejną grę. Ale to są, wiesz, takie, że no prędzej czy później to się wydarzy, nie? To są takie rzeczy, które trochę straciłem. Siedem smoków. Nigdy ich nie dogonię. Byłem głupcem i teraz Imoril zapłaci za moją bezmyślność. Jedyna nadzieja w tym, że Masfar zatrzyma ich na przełęczy, o ile sam nie jest jednym z nich. No, w Aliantach, żeby zagrać, jak wrócę do WoWa, no myślałem o tym, ale wieprzowy mi tak zniesmaczył Aliantów, że szok. Moc przeznaczenie. Co tam się wyprawia? A, Holender. Lokalna straż. Nie przejdziesz! O, Masfarze. Mój tłuczony głupcze. Zapłacisz za swe zaślepienie! To ty, Glorio? Dbałość zwierz zaślepieniem? To moc, której tacy jak ty nigdy nie pojmą. No, ten słodki ból zdrady. Widzę go w twoim obliczu. Głupiutka mała uczennica przerosła swego nauczyciela. Tą laskę ciężko się jej słucha, co? Zmierzy się z mistrzynią. Traktowałem cię jak rodzinę, ale niech ci się nie zdaje, że dzięki temu zostaniesz oszczędzona! A, mamy tu jakieś jednostki, widzę, takie... Co to jest za ptasiek? Stworzenie legendarne. Ale to jest krótkodystansowe, zakładam tylko. Zobaczmy, co tutaj, teleportacja. Wskazane, pomyślny los. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy za jednostki. Czy mamy jakieś dystansowe? To nie. Wilki. Tylko te gnole mamy nieszczęsne. Co to jest? Golem. Kabir. No, kabir jest jakiś dystansowy, nie? Tylko morale strasznie im spadło. O Jezu, o Jezu! Oła, oła! Oła, moje plecy, kurde! Ja pierdzielę. Przez siedzenie, przez kurde, siedzenie w niewygodnej pozycji z moją córką, tak mi plecy bolą od czasu do czasu, że szok. Ale przeczekajmy. O, panie kochany. What? No to teraz mi dołożyli nieźle. Spróbujmy jeszcze z tymi zaklęciami. Co tu jest? Błyskawica. 400. Przyzywanie żywiołaka. Ale mnie kurde rozbolało. Nie wydaje mi się, żeby ta walka była do wygrania, ale trzeba próbować, nie? A jak tam poduszka dalej kuje? O ty dziadu! Kurde, ktoś widzę, Roka obraża oglądał. Mamy jakiegoś dżina. Tego dżina to trzeba by ratować. A ty co, kolego, potrafisz? No właśnie. Niewiele. Czy mam jakieś... Czy epoka, która mnie szczególnie interesuje?
Nie wiem. Nie, chyba nie. No kurde, ten to potrafi ugryźć ten ptasiek. No nie jest źle w takim razie. Może są jeszcze jakieś szanse. Ej. Ten jeden został. Czy coś tu jeszcze mogę wyczarować? Implozja. Pierwotna zwiększa szanse. Kurde, Aladdin ciśnie. Zobaczymy. No, paru żeśmy załatwili. Nie jest źle. Golemy. No i ty, kolego. Daj mu popalić. Kurde, widzę swoje szanse tutaj. W tej bitwie. To magiczne ptaszki, kurde, to mają swoje możliwości. Jezu. Horizon Zero Dawn? Czy warto kupować? No, kurde, chyba warto. Chyba fajna gierka jest. No, zależy co lubisz, nie? Musiałbyś zobaczyć moje gameplaye. Tam chociaż kilka odcinków, tak? Żeby zobaczyć, czy ci się spodoba, czy nie bardzo, nie? Te smoki dały radę. Coś tu jeszcze zostało żywe? A, tu jeszcze jest jedna. O kurde, nawet jej nie widziałem, ale rozstawiona. Jesus. Przywołajmy żywiołaki. Czy powrócę okazjonalnie do cyklu Moja Tuba? Wydaje mi się, że... jakieś ładne to jest stworzenie. No przecież cykl Moja... Właściwie każdy stream jest taki trochę jak Moja Tuba. Dużo mamy różnych tam... rozmów i... To chyba o to chodziło w tej mojej tubie, nie? Jak widzę, idzie dobrze. Idzie nie najgorzej. Moja ulubiona przygoda z Hearthstone'a, no ta ostatnia, gdzie jest każdy bohater ma tam do przejścia. To jest dobra rzecz. No, pokonaliśmy. Myślałem, że to jest nie do wykonania, ale to nie było tak trudno, jak mi się wydawało. Masie! Jak mogłeś być tak ślepy? Znalazłeś gniazdo demonów i ruszyłeś na nie samotnie? Niczego się nie nauczyłeś? Przestań. Ty i te twoje pułapki. Rada jestem, że żyjesz, Tomasie. Ale ludzi, których straciłeś, nikt nam nie zwróci. Co? Nikogo nie straciłem! Cóż mogę rzec? Przykro?
Pojmalibyśmy ją, gdybyśmy tylko działali razem. Poznalibyśmy imiona demonów, które zamordowały moich rodziców i wyrżnęły wioskę. Ale ty musiałeś iść sam, zaślepiony własną pychą! Zamilcz, Imoril! To nie czas na rodzinne połajanki. Nie powiedział ci jeszcze o tym, że demonica chciała zdobyć mój miecz. Znała jego imię. Rozumiem. Dobrze, że czarodziej zdołał ją zabić. Ta Gloria z pewnością stała za atakiem na krwawą kuźnię twoich rodziców. Twój miecz był ostatnim wykutym przez nich orężem. Gdybyście tylko rzekli mi wreszcie, o co tu chodzi, to nie popełniłbym tylu błędów. Pora, byś ujrzał Hammerfall, klejnot wschodu i skarbnicę tysiąca sekretów. Zasłużyłeś na to, by poznać choć kilka z nich. Znowu ten biedny Tomek robi dobrze i krzyczą na niego, no. Ruszywszy traktem, o którego bezpieczeństwo tak się zatroszczył, Thomas dotarł wreszcie do wspaniałego miasta Hammerfall. W jego murach zaiste kryły się cuda oraz zagadki do rozwikłania. I choć liczne przygody uczyniły z Thomasa dojrzałego męża, nic nie mogło go przygotować na wyzwania, którym miał stawić czoła. Chwileczkę. Sugerujesz, że Konrad Wilk był kowalem krwi? Ja nic nie sugeruję. Opieram się jedynie na faktach, a one są niepodważalne i każdy musi sam zmierzyć się z nimi w swym sercu.